Sanepid musiał szybko interweniować, kiedy mężczyzna nagle źle się poczuł w warszawskim metrze. Konieczne było zamknięcie aż trzech stacji. Osoba z podejrzeniem choroby przebywała niedawno za granicą Polski. Nie da się ukryć, że w ostatnich dniach sanepid ma pełne ręce roboty. Zagrożenie epidemiologiczne sprawia, że zgłoszeń o podejrzeniach choroby jest coraz więcej. Nie można ich bagatelizować, w związku z tym wszystkie są brane na poważnie. Mężczyzna, który niedawno wrócił z zagranicy podczas podróży metrem, źle się poczuł. Zgłoszenie wywołało natychmiastową reakcję. Sanepid został wezwany na stację metra w dniu dzisiejszym. Sanepid bez wątpienia miał wiele wezwań związanych z panującą epidemią. Podwyższone ryzyko sprawia, że lepiej dmuchać na zimne i warto reagować nawet przy najmniejszych podejrzeniach. Wszystko ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby. Do mediów docierają coraz to nowe informacje o kolejnych zarażonych osobach. Jedynym sposobem jest unikanie kontaktów z innymi ludźmi, którzy mogą być potencjalnie zainfekowani. Zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który źle się poczuł i wcześniej przebywał w Londynie, dodatkowo wzmogło konieczność podjęcia przez sanepid zdecydowanych kroków. Każde przesłanki dotyczące zarażenia wirusem muszą być brane na poważnie. W związku z tym postanowiono zamknąć część stacji warszawskiego metra. Wszystko w trosce o zdrowie innych. Środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone niemal natychmiastowo. W Warszawie sanepid podjął decyzję o zamknięciu stacji metra Kabaty, Natolin i Imielmin. Tym samym spowodowało to utrudnienia ludziom, którzy przy pomocy tego środka komunikacji musieli dotrzeć do pracy. Prędko została uruchomiona zastępcza linia autobusowa. Powodem podjęcia tak drastycznych kroków był mężczyzna, który niedawno wrócił z Londynu. Podczas podróży metrem nagle źle się poczuł. Na miejsce została wezwana karetka oraz sanepid. Szybkie działanie w tego typu sytuacjach jest kluczowe, ponieważ pozwala na zwolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. Nie da się ukryć, że środki ostrożności stosowane przez sanepid są niezwykle istotne i mogą przyczynić się do uratowania zdrowia lub życia wielu osób. Warto na bieżąco śledzić zalecenia dotyczące przeciwdziałania kryzysowi epidemiologicznemu. Aktualnie najważniejsze jest dbanie o higienę i unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi. Te środki zapobiegawcze pomogą nam zadbać o zdrowie. Dzisiaj grzeje, 1. Zakaz handlu złagodzony. Nieoficjalnie, rząd wprowadza ważne zmiany z powodu koronawirusa 2. Tata zarażonej koronawirusem dziewczynki złamał kwarantannę. Powód nie mieści się w głowie. Oprócz chorego mężczyzny, w warszawskim metrze podejrzenie wzbudził pozostawiony bagaż.
Należy zwracać uwagę na tego typu znaleziska, ponieważ wirus może utrzymywać się również na ich powierzchniach. W przypadku zauważenia porzuconego przedmiotu, taki fakt powinno się zgłosić pracownikom obsługującym stację metra lub innego środka komunikacji. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wawelowe. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.